spryta, bo... Nie, no. To dzięki bardzo. Okej, no. Okej, okay, dziewczyny. Okay, how you live with Mokry? He's dangerous? Yeah, he's a good guy, yeah. He's good guy. Yeah. No problems with, no problem. With Mokry. Yeah. A Mokry, ty co powiesz o Dżibrilu? Jak wam się mieszka? Dobrze, jest, przede wszystkim jest dużo ciszy. Ale wsiadał na tym filmie. No. Jak? Z tym zarostem to przesadziłem trochę. W ogóle połowa bez zarostu. Teraz wszyscy takie chłopaczki bez tych być. Nie, tak? No. Wcześniej byli wszyscy drwale. W rodzinie weź teraz mocniej się. No tak. Oj. Widziałeś? Widziałeś to? Nagrałem. Nagrane? Chodzę do Kielcy z bardzo dobrym nastawieniem i mam nadzieję, że takie te pierwsze odczucie tych pierwszych godzin, pierwszych dni tak będzie cały czas do końca. Myślisz, że długo ci zajmie ten etap wpasowywania się w drużynę po tym, jak korona była już na dwóch obozach, w Kleszczowie i na Cyprze? No mam nadzieję, że nie. No, to trudno teraz tak na coś powiedzieć, tak? To się gdzieś tam później okaże, ale mam nadzieję, że szybko się gdzieś tutaj zaklimatyzuje, wszystko dobrze tutaj przebiegnie i mam nadzieję, że poznam tutaj te wszystkie założenia i to, co trener ode mnie będzie wymagał, tak będę starał się szybko poznawać i łapać. W poprzednich tygodniach przygotowywałeś się do nowej rundy z Jagiellonią, także pod względem przygotowania fizycznego i w tych kwestiach wszystko jest w porządku. No mam nadzieję, to wyjdzie w praniu, tak, ale jestem na pewno też podawcą silnych, ciężkich treningów, więc mam nadzieję, że tutaj nie będę odstawał, ale to już zadecydują trenerzy, czy będzie trzeba mi dołożyć, czy będę na tyle wytrenowany, tak jak tutaj drużyna po dwóch obozach. Rozmawiałeś też na pewno przed przejściem do korony z trenerem Broszem. Wiesz już dokładnie, czego będzie od ciebie trener wymagał, czy jeszcze będziecie na ten temat mocniej rozmawiali? Właśnie dzisiaj będę tutaj jeszcze miał na pewno jakby wyjaśnione właśnie te kwestie i te, podejrzewam te założenia, które będzie trener ode mnie wymagał i także jesteśmy jeszcze przed taką rozmową już stricte pewnie jeśli chodzi o boisko. Dawaj, dawaj, dawaj!